Czy można przedawkować wodę? Choć woda jest niezbędna dla naszego zdrowia i życia, jej nadmiar może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Wszyscy wiemy, że regularne nawodnienie jest kluczowe dla funkcjonowania organizmu. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co się stanie, jeśli wypijesz za dużo wody w zbyt krótkim czasie? Zbyt duża ilość wody może doprowadzić do zjawiska zwanego zatruciem wodnym. Zatrucie wodne, zwane również przewodnieniem, występuje, gdy wypijamy tak dużą ilość wody, że nasze nerki nie są w stanie jej skutecznie przefiltrować i usunąć nadmiaru. Organizm zaczyna zatrzymywać wodę, a poziom sodu we krwi gwałtownie spada. Sód jest jednym z najważniejszych elektrolitów w organizmie, który reguluje równowagę płynów i odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie mięśni, serca i nerwów. Gdy jego poziom spada zbyt nisko, rozwija się hiponatremia, która może być bardzo groźna. Objawy zatrucia wodnego mogą być subtelne na początku. To m.in. bóle głowy, mdłości, wymioty, osłabienie i skurcze mięśni. Jednak jeśli poziom sodu spadnie zbyt nisko, może to prowadzić do poważniejszych skutków, takich jak dezorientacja, problemy z oddychaniem, a nawet utrata przytomności. W skrajnych przypadkach nadmierne nawodnienie może powodować obrzęk mózgu, co stanowi zagrożenie życia. Możesz się teraz zastanawiać, ile wody to za dużo? Często mówi się, że należy pić około 2 litrów dziennie, ale to zalecenie jest jedynie orientacyjne. Rzeczywista ilość wody, którą potrzebujemy, zależy od wielu czynników, takich jak masa ciała, poziom aktywności fizycznej, dieta czy warunki klimatyczne. Osoby intensywnie ćwiczące lub przebywające w gorących miejscach mogą potrzebować więcej płynów, ale nawet one powinny unikać wypijania zbyt dużych ilości w krótkim czasie. Co więc zrobić, by nie przesadzić z wodą? Kluczem jest umiar i słuchanie własnego organizmu. Pij wodę regularnie, ale nie przesadzaj z ilością naraz. Jeśli czujesz pragnienie, to najlepszy znak, że twój organizm potrzebuje nawodnienia, ale nie musisz go na siłę przelać nadmiarem płynów. Ważne jest, by nie pić na wyścigi, a dostosować ilość wypijanej wody do swojego trybu życia. Podsumowując, woda to podstawowy element naszego życia i zdrowia, ale jak we wszystkim, warto zachować umiar. Zbyt duża ilość wody w krótkim czasie może zaszkodzić, a nawet zagrażać życiu. Więc dbaj o nawodnienie, ale pamiętaj, równowaga jest kluczem do zdrowia.